wszystkich świętych i zaduszki to okres, w którym nekropolie przeżywają prawdziwe oblężenie. Rokrocznie wokół cmentarzy zarządcy dróg dokładają starań, by ruch pojazdów i pieszych odbywał się w sposób bezpieczny i nie narażał użytkowników dróg czy chodników na zbędny stres. Czy skutecznie? Z tym bywa różnie, bo choć wizyta na cmentarzu skłaniać powinna do zadumy i refleksji, to czasami pojechanie na pamięć czy zbyteczny pośpiech może skomplikować życie i nadwyrężyć portfel. Lepiej pilnować się tych chwilowych zmian, bo wokół masowo odwiedzanych cmentarzy będzie, jak zawsze, sporo policji. Jak w bieżącym roku zaplanowano zmiany? Oto lista. Ulica Bakałarzewska. Tutaj obowiązuje obustronny zakaz zatrzymywania się od mostu na rzece Czarna Hańcza aż do ulicy Grunwaldzkiej. Jeden wyjątek to zatoki parkingowe. Z Bakałarzewskiej nie skręcimy w lewo w ulicę Zarzecze i Staszica i nie pojedziemy wzdłuż cmentarza rowerem, ponieważ zamknięta jest ścieżka rowerowa. Parkingi dla odwiedzających najstarszy suwalski cmentarz znajdują się na Zarzeczu przy stadionie, na Bakałarzewskiej wzdłuż cmentarza po lewej stronie oraz przy Grunwaldzkiej na terenie miejskiego bazaru i giełdy samochodowej. Warto też pamiętać, że zakazem zatrzymywania objęta jest po obu stronach ulica Traktorzystów na odcinku od Bakałarzewskiej do Chrobrego oraz Grunwaldzka, za wyjątkiem zatok. Nie zostawiajmy też samochodu na 24 sierpnia na odcinku od Zarzecza do Ronda Zesłańców Sybiru. Podobnie zakaz obowiązuje na Zarzeczu. Z tej ulicy na skrzyżowaniu z Bakałarzewską skręcimy tylko w prawo, w kierunku centrum miasta. Ze Staszica skręcić będziemy mogli wyłącznie w kierunku Filipowskiej i Łanowej. Tutaj również nie zostawiajmy auta poza zatokami parkingowymi. Zmiany pojawiły się również przy drugiej nekropolii, na Reja. Tutaj zakaz zatrzymywania się obowiązuje po obu stronach jezdni, na odcinku od wjazdu do żwirowni aż do ronda ofiar obławy augustowskiej, czyli do wysokości Armii Krajowej. Przy cmentarzu wyznaczono w sąsiedztwie cmentarza również przy bramie numer 2. Ważne jest, że zmieniona organizacja ruchu potrwa do 4 listopada. Respektowanie chwilowych zasad i tłok wokół cmentarzy z pewnością wymagać będzie nieco cierpliwości. Może warto przemyśleć skorzystanie z miejskiej komunikacji. Oprócz linii 11 i 18 na Reja kursować będą trzy specjalne linie – CR, CB i CBR. Ich rozkłady dostępne są na przystankach, ale też na naszym fanpage'u na Facebooku. Warto dodać, że 1 listopada te trzy linie wozić będą pasażerów bezpłatnie.